Przewielebni bracia prezbiterzy, przewodnicy grup pielgrzymkowych, księże dziekanie, czcigodne siostry zakonne, szczególnie ze zgromadzenia sióstr Miłosierdzia, do którego należała błogosławiona Marta Wiecka, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, drodzy kochani pielgrzymi, Chciałbym również pozdrowić słuchacze radia Głos, którzy łączą się na, z nami za pośrednictwem naszej rozgłośni. Przed nami kolejny rok i kolejne spotkanie z błogosławioną Martą Wiecką. Przychodzimy tutaj, aby podziękować za dar jej życia, posługi i ofiarę, którą złożyła. Kiedy wypełniała w pełni charyzmat życia zakonnego. I kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej homilii, to pomyślałem, że Marta Wiecka jest bardzo dobrym przykładem na rok życia konsekrowanego. Wiemy, że w tej chwili przeżywamy za sprawą Ojca Świętego Franciszka rok poświęcony życiu zakonnemu. Rok życia konsekrowanego. Papież Franciszek poprosił, a właściwie nakazał, abyśmy w całym Kościele przez rok pochylali się nad życiem konsekrowanym i abyśmy na nowo przypomnieli sobie, jaką wartość życie konsekrowane stanowi i wnosi dla całego Kościoła. I kiedy odwołałem się do listu Ojca Świętego Franciszka, listu, który wyznaczał oczekiwania związane z rokiem życia konsekrowanego, ale też mówił o tym, co życie konsekrowane powinno wnosić do Kościoła, to pomyślałem, że Marta Wiecka jest idealnym przykładem, jak należy realizować życie zakonne. Co więcej. Kiedy pochylimy się nad jej życiem, to każdy z nas, bez względu na to, jakie jest nasze zadanie życiowe, bez względu na to, co przyszło nam w życiu robić, znajdzie i dla siebie cenne wskazania. Zatem pochylmy się nad listem Ojca Świętego Franciszka, a potem odnieśmy słowa papieża do życia błogosławionej Marty Wieckiej. Papież zapisał w tym liście, że po pierwsze, celem roku życia konsekrowanego jest to, żeby spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, czyli żeby każdy zakon na nowo rozpalił charyzmat, któremu jest wierny. Charyzmat, czyli powołanie, zadania, którym jest wierny. Błogosławiona Marta Wiecka wstąpiła do sióstr miłosierdzia. Bardzo pragnęła wstąpić właśnie do tego zakonu, ponieważ chciała pomagać potrzebującym, chorym i biednym. Zrealizowała w swoim życiu charyzmat zakonny w stopniu doskonałym, tak dobrze, że dziś możemy ją czcić jako błogosławioną, a jej kult. Rozwija się nie tylko w diecezji pelplińskiej, ale w całym Kościele i miejmy nadzieję, że będzie pomyślnie rozwijał się dalej. Jestem o tym przekonany, ponieważ tak naprawdę tego kultu nikt na siłę nie stara się rozwijać. On wyrasta z pragnienia serca ludzi. Jestem przekonany, że Marta Wiecka wielu z nas pomogła. Ja dziś przybywam tutaj z konkretnymi intencjami, które powierzam Matce Wieckiej i proszę, żeby zaniosła je przed oblicze Boga i zaniosła je Jezusowi Chrystusowi. Po drugie, papież powiedział, że celem roku konsekrowanego ma być takie ożywienie życia zakonnego, żeby przeżywać teraźniejszość z pasją. I kiedy spojrzymy na życie błogosławionej Marty, ona nigdy nie była smutna, ona nigdy nie była przygnębiona, a życie zakonne nie było dla niej ciężarem, ale wręcz przeciwnie, było przestrzenią ogromnej radości. A wiemy, nie będę przypominał całego życiorysu błogosławionej Marty Wieckiej, bo myślę, że w tym miejscu przypominać go nikomu nie trzeba. Powstał przecież już nawet film, który możemy oglądać, a który przybliża nam życie i posługi, posługę błogosławionej Marty. Ale kiedy patrzymy na jej życie całościowo, to widzimy radość, ogromny entuzjazm. Naprawdę przeżywała swoje powołanie zakonne z wielką pasją. Święty Paweł. Zapisał w liście do kolosan, dzisiaj usłyszeliśmy to w drugim czytaniu. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by kto miał zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Błogosławiona Marta przeżywała teraźniejszość z pasją i te słowa z listu do kolosan wprowadzała swoje życie. Była cicha i cierpliwa, a miała co wybaczać swoim bliźnim. Przecież wiemy, że została fałszywie oskarżona, padła ofiarą oszczerstwa. Wymyślono historię, aby odebrać jej dobre imię a może nawet doprowadzić do tego żeby została wydalona z zakonu zły człowiek a może nawet nie zły człowiek ale człowiek który nie potrafił zobaczyć rzeczy takimi jakimi są naprawdę kierował się zazdrością uknął spisek i rozpowiedział że matka że błogosławiona Marta ma romans i jest w stanie błogosławionym. To ogromne oszczerstwo. Ale błogosławiona Marta nie miała do niego żalu. Co więcej, nie uciekła z tego miejsca, gdzie posługiwała. Mogła się usunąć, pozostała. I tu trzeba docenić mądrych przełożonych błogosławionej Marty, którzy też zbyt. Gwałtownie nie interweniowali, ale pozwolili, by Dobry Bóg sam tą sprawę rozwiązał. Okazało się, że wszystkie zarzuty były wyssane z palca. Na łożu śmierci zresztą ten człowiek, który ją oskarżał, przyznał się do kłamstwa i bardzo tego żałował. Chciał ją skrzywdzić, ale może ją zahartował i może sprawił, że z jeszcze większą pasją potrafiła przeżywać. Teraźniejszość. Potrafiła wybaczać, była cierpliwa, cicha i pokorna. Po trzecie, ojce, Ojciec Święty Franciszek wskazał w liście na rok życia konsekrowanego, aby wszyscy przedstawiciele życia konsekrowanego przyjmowali przyszłość z nadzieją. I to bardzo mocno podkreślił papież Franciszek żeby nie tylko skupiać się na nieszczęściach i żeby nie być prorokiem nieszczęścia ale wręcz przeciwnie być prorokiem bożej miłości która przemienia świat moi drodzy taka była błogosławiona Marta Wiecka przyszło jej i pełnić posługę Zakonną, posługę miłosierdzia w bardzo trudnych czasach, czasach zawieruchy, biedy, niepokoju, rozruchów. A ona w tych trudnych czasach potrafiła mieć nie tylko pasję, ale jednocześnie mieć głęboką radość, patrzyła z nadzieją w przyszłość. Ojciec święty Franciszek w dalszej, liści, w dalszej części swojego listu zapisał oczekiwania, czego on jako papież, a właściwie czego Kościół oczekuje od przedstawicieli życia konsekrowanego i wskazał na cztery takie wielkie oczekiwania Kościoła wobec wszystkich, którzy tworzą życie konsekrowane. Pierwsze, powrócił do tego, Ponieważ Ojciec Święty wielokrotnie o tym mówi: radość. Każdy przedstawiciel życia konsekrowanego powinien być świadkiem radości, entuzjazmu i pasji. Taka była błogosławiona Marta Wiecka. Ale myślę sobie, że to nie dotyczy tylko życia zakonnego to dotyczy każdego z nas kiedy człowiek wierzący kiedy chrześcijanin który przecież doświadczył nie tylko dobrej nowiny ale doświadczył daru zbawienia daru który przemienia daje moc jeśli taki człowiek staje się smutkim smutnym świadkiem to w jakim sensie można powiedzieć że jego dobra nowina nie przemieniła nie dotknęła nie doświadczył mocy dobrej Nowiny. Smutny naśladowca Chrystusa jest naśladowcą żałosnym. Tak napisał papież Franciszek. I drugie oczekiwanie wobec życia konsekrowanego i wobec każdego z nas to jest przebudzenie świata. Papież zwrócił się do przedstawicieli zakonów i powiedział, że oni powinni być w świecie prorokami prorokami którzy widzą sens historii którzy potrafią mówić w imieniu dobrego Boga którzy nie tylko zajmują się analizą sytuacji i stwierdzają że jest źle ale prorok nie tyle krytykuje to co jest a jeśli krytykuje to po to by złamać wszelkie zło tak jak prorok Izajasz Dzisiaj usłyszeliśmy o tym w drugim czytaniu. On rzeczywiście krytykuje, ale nie po to, żeby zatrzymać się na analizie sytuacji. On mówi tak: rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam. To jest zmysł proroczy. Jeśli widzę zło i krytykuję zło, to nie po to, żeby się na tym zatrzymać. Aby analizować sytuację, ale po to, by wyzwolić, by przełamać wszystko, co jest złe, aby rozerwać wszelkie kajdany zła. Tak postępowała błogosławiona Marta Wiecka rozrywała kajdany zła, które ją otaczały. I trzecie oczekiwanie Ojca Świętego Franciszka. Zakonnicy, Powinni być mistrzami komunii, czyli tworzyć wspólnotę. I myślę, że błogosławiona Marta Wiecka była prawdziwą mistrzynią wspólnoty komunii. Ona budowała komunię nie tylko w życiu zakonnym, ale budowała komunię w znacznie szerszym wymiarze. Przecież my nawet możemy powiedzieć, że ona była patronką dialogu międzyreligijnego, patronką ekumenizmu również. To był taki dialog i taka komunia, którą ona potrafiła budować z wyznawcami innych religii. Potrafiła pochylać się nad wyznawcami judaizmu. Potrafiła rozmawiać z chrześcijanami innych obrządków potrafiła rozmawiać z niewierzącymi właściwie kiedy przychodziło do posługi miłosierdzia ona nie robiła rozróżnień żadnych po prostu pochylała się nad Chrystusem co więcej w drugim człowieku każdym nawet niewierzącym również widziała Jezusa Chrystusa i tym zaskarbiła sobie wielkie uznanie i szacunek również wśród Wyznawców innych religii, a nawet tych, którzy nie wierzyli w Pana Boga. Po czwarte, Ojciec Święty Franciszek mówi, że zakonnicy i zakonnice powinni wyjść na peryferię w poszukiwaniu tych, którzy się pogubili. Nie można zostać tylko u siebie, trzeba ciągle wychodzić. I myślę sobie, że błogosławiona Marta Wiecka dała nam przykład, jak wychodzić w poszukiwaniu drugiego człowieka. Ona nie ograniczała się tylko i wyłącznie do obowiązków wypływających z tego, że jest w Zakonie. Ona wychodziła, ona poszukiwała. Kiedy spotykała człowieka, który jest w potrzebie, potrafiła zawsze się nad nim pochylić. Żadne bariery nie były w stanie ją zatrzymać, ani bariery narodowe, ani bariery religijne, ani uprzedzenia, które w tamtym czasie były czymś powszechnym. Wychodziła do każdego. Tak dzisiaj przyglądamy się błogosławionej Marcie Wieckiej, i staje się ona dla nas wszystkich przykładem. Chcielibyśmy ją naśladować, pewnie. To się nie uda w całości, ale przynajmniej pewne elementy jej życia możemy odnieść do swojego życia i do swojej posługi i do swojej sytuacji życiowej. Kiedy szukam jakiejś jednej cechy, która była wiodąca w życiu błogosławionej Marty Wieckiej, to myślę sobie, że to była pokora. Ona była odważna, zdecydowana, radosna. Dynamiczna, ale niezwykle pokorna. Człowiek, który nie ma w swoim sercu pokory, nie jest w stanie wykonać tak wielkich dzieł. Człowiek, który nie ma w swoim sercu pokory, jest skupiony na sobie i prędzej czy później wpada w różnego rodzaju spirale oskarżeń, niedocenienia, krytykowania innych. A to odbiera bardzo wiele energii, którą możemy przeznaczyć na ewangelizowanie, na niesienie dobrej nowiny. Człowiek zarozumiały interesuje się sobą, on jest w centrum świata. Dla niego dobra nowina jest czymś wtórnym. Jeśli już jest, to po to, żeby jemu pomagać i żeby jemu oświetlać życie. A człowiek pokorny nie myśli o sobie. Dobra nowina jest dla innych i on chce zanieść dobrą nowinę innym. A kiedy zanosi. Sam staje się szczęśliwy. Taka była błogosławiona Marta Wiecka. Moi drodzy, chciałbym jeszcze przypomnieć słowa małej Arabki. Nie tak dawno trafiłem na tą świętą i zachwyciłem się jej życiem. To jest palestyńska karmelitanka, mistyczka, stygmatyczka, kobieta ogromnej mądrości. Ona kiedyś powiedziała takie niezwykle mądre zdanie, które możemy odnieść w całości do błogosławionej Marty Wieckiej. Powiedziała tak: W piekle mogą znaleźć się wszystkie cnoty i są wszystkie cnoty, z wyjątkiem pokory. W niebie. Mogą znaleźć się wszystkie grzechy, i są wszystkie grzechy, z wyjątkiem pychy. Myślę, że to jest wielka prawda, którą każdy z nas powinien przyjąć do swojego serca. Człowiek jest słaby i często zdarza nam się upadać, ale kiedy jesteśmy ludźmi pokornymi, nie ma takiego grzechu, którego nie bylibyśmy w stanie pokonać. A jeśli jesteśmy ludźmi pysznymi, to nawet upadać nie trzeba, a i tak potrafimy dobre rzeczy zmarnować, bo wszystko czynimy, aby siebie budować i swoją wielkość pompować, a nie na chwałę Pana Boga. Patrzmy dziś na błogosławioną Martę Wiecką, do niej zanośmy nasze wspólne błagania. Starajmy się naśladować ją w naszym życiu. Niech będzie dla nas przykładem, niech będzie orędowniczką. I na koniec tej homilii powiem Wam o swoim świadectwie również, że kiedy zetknąłem się z błogosławioną Martą Wiecką, bardzo szybko zrobiła na mnie takie dobre wrażenie, Boże wrażenie. Przyjąłem ją do swojego serca i uczyniłem też powierniczką swoich spraw. I kiedy dzisiaj ludzie przychodzą do mnie i proszą mnie o modlitwę, a przecież do każdego kapłana, biskupa ludzie przychodzą i proszą o modlitwę, czasem to są bardzo trudne sytuacje, to często mówię: Poproszę błogosławioną Martę Wiecką o wstawiennictwo. Poproszę, aby modliła się razem ze mną w Twojej sprawie. Tak też czynię. I mam przykłady, jestem o tym przekonany, że ona jest. Potężną orędowniczką, że ona naprawdę wyprasza nam wiele łask. Zachęcam Was wszystkich do tego, abyście swoje sprawy powierzali dobremu Bogu za pośrednictwem błogosławionej Marty. Zachęcam do tego, abyście sprawy innych ludzi, troski innych ludzi, również powierzali za wstawiennictwem błogosławionej Marty. Amen.